W dzisiejszym odcinku zamieniam się w tajnego agenta mordercę. Moim zadaniem jest wyeliminować wszystkich niewinnych mieszkańców czasowiska, a Ewela jako detektyw będzie musiała zrobić wszystko, żeby odnaleźć mnie i wyeliminować. Komu uda się wygrać, oglądajcie do końca. Jeśli lubicie tę serię, zostawcie 5000 łapek w górę, a ja nagram dla was kolejny odcinek z tej serii. Oczywiście subskrybujcie kanał i pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie, wpiszcie go jeszcze dziś. W dzisiejszym odcinku moim zadaniem jest odnalezienie Rafała. Jak widzicie tutaj, detektyw Ewela od zadań specjalnych. Idziemy i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to ja właśnie wygram z Rafą. Także zostawiajcie łapki w górę, żeby mi się udało, bo dawno mnie tutaj nie było, więc tutaj należy się łapka w górę dla motywacji, żebym wygrała. Jak już pewnie wiecie, przyjechałem do czasowiska jako tajny agent. Jak możecie zobaczyć po ekranie, naokoło mnie jest masa ludzi, którzy również przyjechali na czasowisko. I dzisiaj ja wcielam się w rolę agenta. Z tego co widzę, mam trzech pomagierów, których prawdopodobnie będę musiał zlikwidować. Ich możecie teraz zobaczyć na minimapie. I mamy tutaj detektywa. Jak wiecie, detektywem jest Ewela i dzisiaj wcielamy się w rolę. I jak w ogóle możecie zobaczyć, strefa właśnie się zamknęła. Mam 20 minut na to, żeby wyeliminować wszystkich, można powiedzieć, takich wczasujących na tej lokacji. Jak to powiedzieć? Ludzie, którzy przyjechali na wypoczynek. Chyba tak. No i wśród nich jest Ewela, na którą muszę uważać. Ja zabieram się do roboty. I z tego co widzę, w ogóle ktoś tutaj sobie jeździ samochodem, więc dobrze by było go tutaj wyeliminować już na samym wstępie, żeby nam nie strollował. Ej, na razie nikogo nie widzę, pewnie za chwilę tutaj będzie chmara ludzi. Ja w ogóle pierwszy raz gram na tej mapce w tym sezonie, bardzo dawno nie grałam w Fortnite'a, także moje szanse są tutaj znikome, ale mam nadzieję, że tutaj... Ej, czekajcie, bo tutaj ja w ogóle nie wiedziałam, że tutaj jakieś namierzanie jest. Mam nadzieję, że ja tutaj nie zginę, wiecie, sama przez siebie, tylko że ja wyeliminuję Rafała, a nie padnę i wtedy będzie po odcinku. Okazuje się, że miałem wyeliminować tego gościa, ale w sumie to nawet nie wiedziałem, czy to jest Ewela, czy też to nie jest Ewela. Mamy 43 osoby. Dobrze by było zdobyć pierwszego fraga. Z tego co widzę, pierwszy podejrzany, w sensie, no, to nie taki podejrzany, co niewinny, uciekł z tego samochodu, więc na spokojnie musimy... Chociaż ej, miałem trzech pomagierów. Dobra, jest trzech pomagierów. Myślałem, że Ewela tam kogoś wyeliminowała. W sensie, oczywiście detektyw. Muszę też uważać na kamery, które są zlokalizowane na ścianach. I w ogóle z tego, co słyszę... Ej, myślałem, że to jest Ewela. Mamy tutaj pierwszą osobę. Dobra, widzowie, zaczynamy zabawę. I mamy pierwszą osobę wyeliminowaną. Najgorsze jest to, że mamy tutaj kraty na tej lokacji. Nie jest to takie fajne, ale mamy coś, co wybucha po C4. Tylko jak widzicie... Nie mogę, w ogóle nie mam kill-offa. Ej, nie mam kill-offa, nie mogę nic zniszczyć. Nikt nic nie może niszczyć. Mamy 42 osoby zlokalizowane. Ja wyjdę sobie po tyrolce do góry. No i zobaczę tutaj kolejnych ludzi. Nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, bo jest 43 osoby. Oczywiście minus ja i Rafał. I wcale nie jest tak łatwo dla mnie, ale też dla Rafała nie jest tak łatwo. I tu mnie jakaś kamera namierzyła. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że nie zginę. No, tak szczerze, to ciężko mi jest w ogóle kogokolwiek tutaj spotkać. A co dopiero, że ją tutaj spotka Rafała. Ale może uda mi się go tutaj przyłapać, wiecie, na gorącym uczynku. Sama lokacja jest bardzo duża, jak widać. I no, jest dosyć ciężko. O, dobra, mamy tutaj gości. Jestem ciekaw, po co oni tutaj przyjechali. I jestem ciekaw, czy oni w ogóle ogarniają, że ja to ja. Tam w ogóle ziomek jakiś... Ty, a właśnie, musimy tego bota wyeliminować. Ja w ogóle tej miejscówki nie znam, także muszę najpierw tutaj, wiecie, się zapoznać z nią. I tutaj wydaje mi się, że Rafał może te wenty wykorzystywać. Ja ich nie znam, więc tutaj muszę sobie pootwierać. Pod schodami też tu jakieś są. No na razie coś tu słyszę, ale zanim tam dojdę, to pewnie on zdąży uciec. Najgorsze jest to, że jak eliminowałem teraz tego bota, który tam zginął, no to oni prawdopodobnie wiedzą teraz, który to ja. Mam nadzieję, że nie było tu Eweliny i mam nadzieję, że jej tu nie ma, bo mamy kolejną osobę i za tym gościem sobie pójdziemy na spokojnie. On będzie moim alibi, tak sobie do tego podejdźmy, on będzie moim alibi, czyli że, bo wiecie, Ewela może siedzieć na kamerach, gorzej jak tak jest. Już dwie osoby wyeliminowane, wydaje mi się, że to już pora na trzecią osobę i wydaje mi się, że to jest pora na zmianę lokacji. Ej, ten się nie da nigdzie przejść. Musimy go wyeliminować, bo on tutaj moich ziomków eliminuje. Dobra, mamy go. Musiałam tutaj, wiecie, ja tutaj wspieram moich. Mam nadzieję, że zostanie ich jak najwięcej. Rafał, to ty? To ty, Rafał? W ogóle wszyscy są botami. I teraz zawsze ja robię tak, że najpierw, wiecie, skupiam się i muszę zobaczyć, czy Rafał jest facetem czy kobietą i później sobie eliminuję i śledzę tylko te osoby. Także to jest moje teraz zadanie, że muszę tutaj poprzechodzić i muszę go na gorącym uczynku gdzieś z daleka. I ja, patrzcie się.
Chciałam, że to on, ale to nie on. Tu ktoś lata. Dobra, nic na razie nie widać, ale mam fajną broń. Dziękuję tutaj za taką broń, bo to mi się bardzo podoba. Wy tam pewnie widzieliście, co u detektywa. Ja aktualnie jestem w wencie i przechodzę sobie tym wentem do kolejnych pomieszczeń. Ogólnie w pomieszczeniach są ludzie. Wygląda na to, że nie, ale wygląda na to, że moje kamery, które zainstalowałem tutaj, zaznaczają potencjalnych przeciwników. Z tego, co widzę, ktoś tutaj sobie lata cały czas na jump padzie i wcale to nie jest zły pomysł, żeby tak to zrobić. I z tego, co w ogóle zdążyłem zauważyć, mamy tutaj masę ludzi. Tylko czy oni w ogóle... Czy tu jest Ewela gdzieś, że to tak wygląda? Napiszę w komentarzu, czy tu jest Ewela, czy w ogóle to by było dobre, żeby się tutaj dowiedzieć. No jedynie, co mi zostało, to patrzeć właśnie na ręce. Muszę skupić uwagę na rękach, bo właśnie Rafał może mieć broń w dłoni, tylko mają wszyscy szarego skina i bronie też są takie szare i one nie wyróżniają się na tle właśnie tych skinów. Ej, tego ziomeczka nie możemy skasować, bo on wygląda tak jak ja w razie czego. Okej, mamy tutaj, proszę bardzo. Oni teraz powinni się rozbiec w dół, więc ja teraz też polecę sobie w dół. O, siemanko, co tam u ciebie słychać? Mam nadzieję, że dobrze ci czas leci. Ja sobie może tutaj za tobą polecę. O, nie zostałem obity, bardzo dobrze. Lećmy tutaj za tym gościem w basenie. Ja w ogóle nie widziałem ani razu jeszcze Eweli. O, dobra. Już ją widzę, tam jest na wprost. Ej, jak chcecie więcej odcinków, żebym tutaj częściej występowała na kanale Rafała, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał Rafała. Na pewno się ucieszy, bo już mu bardzo niedużo brakuje do miliona. Ej, czuję się jak tutaj zagubione normalnie jakieś takie małe dziecko, że nie wiem gdzie chodzić, nie wiem co ja tu robię. Nic nie słyszę, nic nie widzę. Tak być nie może. Ej, tutaj ziomek sobie bieżniuje, ale no musimy go wyeliminować. W ogóle gościu ma fajne... On też chciał pobiegać, a ja będę teraz biegał za nim, bo chyba, że Ewela tutaj zdąży przejść. Na tą chwilę wydaje mi się, że Ewela nie ma zielonego pojęcia, którym skinem jestem ja. Co mi się podoba, że nie ma aż tak dużo ludzi, że nie ma takiego zamieszania, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby było 50 niewinnych, dajcie znaka, co wy... Ej, kogoś tam widzę. W sensie są kroki, ktoś tu na pewno jest za tymi drzwiami. Parę typków za mną biega. Zazwyczaj na tych odcinkach było tak, że cała chmara za mną biegała. Wtedy Rafał widział, gdzie ja jestem, a teraz on może tu sprząta. Sprząta tylko. On może mnie troluje i na przykład robi odcinek, że przez cały odcinek sprząta, bo już z Rafałem też różne jaja były, także możliwe, że on tutaj jakieś dziwne, różne rzeczy robi. Wejdźmy sobie tutaj do dołu i w ogóle na kogoś możemy przyszykować sobie te cztery. Dobrze by było zobaczyć, czy to się da rozwalić. Okej. I właśnie pytanie, czy ktoś tutaj utknął? Wygląda na to, że... Ej, gościu utknął, a wy mi pisaliście w komentarzach, ej, Rafał, te kraty da się rozwalić. No nie, widzowie, tych krat się nie da rozwalić, chyba że macie C4, więc możemy w sumie wrzucić tam C4. Wypuśćmy go. Zróbmy dobry uczynek, widzowie, łapkę w górę zostawcie dla mnie za ten dobry uczynek. Ej, no chciałem być miły, ale wygląda na to, że ten ziomek zostanie już tam na zawsze, okej? Okay? My sobie tutaj sprzątajmy, bo chyba kogoś tu słyszę, że ktoś tu idzie. Mam nadzieję, że to nie jest Ewela. Ktoś jechał na tej rolce? Ej, 38 osób! Ej, tu nic nie słychać! Jak to jest możliwe? I mam nadzieję, że nie wiem, strefa pokona Rafała, albo wiem, strefa to tutaj może na moją korzyść właśnie i ona mi pomoże. I jak coś, to musimy zrobić tak na koniec. Rafał ma dużo mniej HP niż ja mam dużo więcej, także ja może wtedy wygram. Zróbmy tak, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Zobaczmy tu. I weźmy, wyeliminujmy tego gościa. Okej, mamy kololka i mamy jeszcze jedną osobę. On tam płacze, gościu. Na spokojnie, niczym się nie przejmuj. Ej, w ogóle właśnie. Mamy tutaj jeszcze takie wenty. Ja w nich sprawdzę, co jest, a zobaczmy, co u Eweli. Chodźcie się tutaj przytulić, schowajcie się tutaj. Proszę, nie chciałam wam tutaj takiego świątecznego. O nie, zero winów, mam nadzieję, że po tym odcinku się to zmieni i to będzie mój pierwszy win. Taki w przenośni. Dobra, ja jestem w wentach i w tych wentach okazuje się, że ej, tu nikogo nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. Myślałem, że na pewno ktoś tutaj będzie. Wyjdźmy sobie tą tyrolką. 36 osób, które przyjechały na wczasowisko, na wakacje. Chyba wczasowisko to się nazywa ta lokacja, bo ja mam po angielsku. Mamy kamerki. Kamerek może nie odinstalujmy. Wydaje mi się, że może być mega trudno wyeliminować wszystkich. Zobaczmy, czy ktoś jest u góry. Wygląda na to, że jeśli chodzi o naszego szeryfa chyba, ale to chyba tutaj nie ma. Ktoś leci, czy to nie jest Ewela? Wygląda na to, że nie, ale możemy pokasować te dwie osoby. Proszę bardzo, mamy trzecią. Ej, teraz robimy to tak, jak powinniśmy to zrobić było wcześniej. Dobra, jest trzecia osoba. Przyspieszamy tempo. Nie możemy tutaj, wiecie, nie możemy tutaj zostawać z tyłu, że tak powiem. 32 osoby. Ej, słyszałam tam pierwsze strzały.
gdzieś po drugiej stronie. Ej, Rafał pewnie ma radar i on pewnie wie, gdzie ja jestem. Ej, 13 minut i strefa się będzie zamykać. Zobaczmy właśnie, czy ktoś tutaj nie jest na rybach na przykład, bo ktoś mógł sobie przyjechać na ryby, no nie? Jeden ziomek sobie patrzy w morze, drugi sobie tutaj leżakuje. I w ogóle mam nadzieję, że ten gościu zaznaczony to nie Ewela. Siemano. Waliza Tobi, kolejna osoba, którą tutaj mamy. Jest to ten ziomek, zobaczmy, czy on w ogóle żyje. Ej, byku, komputer ci chyba wypięło. Komputer ci wypięło. W ogóle możecie zobaczyć też mój tumik aktualnie. Moją broń z tumikiem. Co ciekawe, nie mam nic do uciekania. Ktoś tutaj strzelił chyba koło mnie. Ej, to się wydaje, że to jest takie łatwe te odcinki, ale to nie jest wcale takie łatwe. I tutaj jednak stwierdzam, że to, że było mało osób na początku, to jest też na moją niekorzyść, bo Rafał dużo bardziej uważa wtedy. Ej, ale mam teraz świetny pomysł. Czekajcie na to, co zrobię, bo to, co aktualnie zrobię, wydaje mi się, że totalnie odstraszy tutaj jakichś ludzi. Mam nadzieję, że tu ich nie ma. Weźmy, kliknijmy dwójkę i zróbmy tak. O, dobra, zróbmy tak. Oni o tym nie wiedzą, że ja tutaj daję C4. Tylko szkoda, że to C4 się odbija od launchpada. Co to ma być w ogóle, ja się pytam. Liczę teraz na moje szczęście. Uda mi się gdzieś tam usłyszeć, to szybko tam lecę. I jakbym leciała właśnie bez broni, ale oni nie mają też killów, także on widzi, że ja coś mam w... No ja jako jedyna jestem inna, ale dobrze też ten skin nie jest taki wyróżniający się. Także może się zapomni koło mnie tutaj gdzieś i gdzieś zobaczymy jakiegoś typka z bronią. I wtedy po skinie będziemy... szukać właśnie. Zostało mi 12 minut na 30 osób. Dobrze by było schować tą broń. I dobrze by było poprzechodzić przez te kraty. Ale no tak nie do końca jesteśmy w stanie to teraz zrobić. Wejdźmy. Ej, tutaj jeszcze chyba nie... Ej, gdzie ja jestem? Czekajcie, tu ktoś może być. Czemu tutaj... Co? Ej, czemu to coś tu jest zepsute, tak mi się wydaje. Zejdźmy tu, gdzie jest boss. I wygląda na to, że być może tutaj ktoś... kampi, ale wygląda na to, że nikt tutaj nie kampi. Musimy wejść znowu na górę, bo tam była masa ludzi. To jest pewnie Rafał tam. Ej, tam jest pewnie Rafał i on błaga o wybaczenie. Patrzcie się. Halo, to ja, Rafa! Najgorsze jest to, że ja nie widziałem ani razu szeryfa. Ta miejscówka jest tak wielka, że Ewela na pewno będzie miała problem ze znalezieniem. Ja sobie tą C4 wezmę, bo i tak jej nie widać. I wiecie, co zrobimy? Z tego, co widzę, to oni sobie tutaj... O! O właśnie, to wiecie co? Tutaj w ogóle mamy Ewelę. Przytulmy się i to by się okazało, że to Rafał, to by była beka. I dobra, tutaj raz, dwa, cztery, sześć osób tutaj przyszło koło mnie, a jest 30 osób, także Rafałowi nie jest tak łatwo teraz, bo tutaj więcej osób przyszło koło mnie i... Chociaż on często wykorzystuje właśnie sytuację i jak ja idę, to on za moimi plecami wtedy... robi tutaj typków. Tutaj mamy Ewelę, ja ich miałem eliminować. Ja ich miałem eliminować, ale no na tą chwilę tego nie możemy zrobić. W ogóle dobrze by było, żebym tutaj przechodził. Mam nadzieję, że Ewela się teraz nie zorientuje, bo dobrze by było ich wyeliminować. Okej, okay, dostał raz i... Ojojojojojojojoj, dobra, wiecie co? Ja może sobie zajdę na dół, wejdę sobie... Ej, to było świetne, co zrobiłem tak szczerze, bo ja tutaj troszeczkę... Ktoś leci nade mną. A, tu można lotnie w ogóle rozkładać, to trzeba było mi tak mówić wcześniej. Idę do tego typka, bo on tam widzę, że mnie woła, woła. I on chyba pomocy potrzebuje. Dobra, Ewela chyba przeszła tam. Czekajcie, gdzie jest Ewela? To jest dobre pytanie. Wygląda na to, że teraz musimy ich tutaj poeliminować. Proszę bardzo, kolejna osoba. Tego gościa też tutaj wyeliminujmy. Dobra, jest kolejny. Dobra, dobrze to wygląda. Zejdźmy sobie niżej. Mam nadzieję, że tutaj Eweli nigdzie nie ma i mam nadzieję, że nogi nie... O, ty gościu, mam nadzieję, że nogi tutaj nie... złamałbym. Prawie złamałem nogę. Widzieliście to? Tam ktoś właśnie stracił swoje życie. Ten typek, ten jest podejrzany. Czekajcie, jak on wygląda. Gościu z brązowymi włosami. To jest Rafa. Dobra, przejdźmy właśnie koło sejfu. Zobaczmy, czy ktoś koło sejfu tu nie poprzychodził, bo być może dobrze by było wyeliminować takich gagatków. Dobra, kampię w krzaku. Ej, no muszę to wygrać. Ja muszę wygrać ten odcinek dzisiaj, więc nic mi nie pozostaje, tylko kampić w krzaku i tutaj liczyć na szczęście, że gdzieś Rafał będzie strzelał, gdzie go będzie widać i ja tutaj go namierzę. Mamy dokładnie 25 osób. Mamy dokładnie dookoła bardzo dużo osób, bo cały czas widać kroki, no nie? Widać kroki, ale nie widać ludzi. Dobrze by było zostawić C4. Ej, w sumie zostawimy C4 tam, gdzie oni są. Ale tu nic nie słychać, nic nie widać. Ej, jakąś lepszą miejscówkę trzeba. Mieliśmy pełno ludzi. Mieliśmy totalnie pełno ludzi na dachu, a teraz tych ludzi tutaj nie ma. Ale wiecie co? Zróbmy sobie tak. Polska sałata, wyeliminowany. Mam nadzieję, że Ewela... tutaj mnie nie widzi. Mam nadzieję, że jej tu nigdzie nie ma. Dobra, weźmy sobie tego
No. Gościu. Powinieneś dostać. Okej, bardzo dobrze. On gdzieś tam po drugiej stronie strzela, ale mam nadzieję, że za chwilę tutaj wyjdzie gdzieś z bronią i ja zobaczę, który jest to skin. Ej, czy tu jest Ewela, czy mi się wydaje? Wygląda na to, że oni uciekają przede mną. Dobra, tu Eweli nie ma. Ona już ich nie uratuje. I ta muzyka tutaj jest taka nastrajająca. I ja się wczuwam bardziej. Ja tutaj jeszcze jestem... jeszcze większym detektywem. Wiecie co? Ja tak naprawdę mam taki plan, że mam 23 osoby. No nie? Mamy 23 osoby, ale strefa będzie się za niedługo zmniejszać. Ja wygram wtedy, kiedy zostanie Ewela i jeden ziomek. I ja wygram wtedy, kiedy znajdę tego gościa tutaj. Bardzo dobrze. Srypiasz. Pozdro, byku. Wygląda na to, że zostajesz zeliminowany. Wyeliminowany. Lubię tych takich... tam mi podświetla. Czy to może jest przypadek? Znaczy, może to nie jest przypadek i to właśnie Rafała tam podświetliło. Ej, a wiecie co? Ostatnio nagrywaliśmy chowanego, no nie? Ostatnio nagrywaliśmy chowanego i fajnie byłoby sprawdzić, czy oni się nie pochowali w tych krzakach. Bo jeśli się tutaj pochowali, no tam już się prawdopodobnie nie pochowali. Przejdźmy może jeszcze te krzaki tutaj. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie siedzi tak szczerze. 8 minut. I strefa się zamyka. To jest albo plus dla mnie, albo dla Rafała. Bo zdąży może wszystkich, wiecie, w tej małej strefie porobić. Ja tu nawet ziomków teraz nie spotykam. Gdzie jest tu 22 osoby? O, mamy tutaj gościa, który sprząta basen. Obsługa prawdopodobnie, ale no, bardzo mi przykro, gościu. Zostajesz wyeliminowany. No niestety. Za co to było? Można powiedzieć za niewinność. No, tak czasami bywa. Wejdźmy sobie tutaj powoli. 21 osób. Ja się chcę dostać do góry, tylko mi jest ciężko się dostać do góry, bo ja mało tutaj, wiecie... mało znam tą miejscówkę. Tu ktoś użył tyrolki, teraz to słyszałem. Wyjdźmy sobie do góry i zobaczmy, gdzie... Oj, tutaj jest Ewela, nie wiem, czy wy to widzicie. Dobra, ryzykujemy. Ale by było, no przecież to by było mistrzostwo, tylko nikogo nie zeliminowałem. A to? Czy to ktoś mi coś rzucił? Ja nie gram teraz w Fortnite, nie śmiejcie się, także ja nie wiem. A to by mnie Rafał tym strzelał do mnie i ja teraz nawet nie wiem o tym. Dobra, wyjdźmy sobie do góry. I teraz udajmy, że kampimy. Wiecie, o co chodzi? Żeby Ewela nie pomyślała, że ja to ja. No, najgorsze jest to, że oni nie oberwali ani troszkę. I z tego, co widzę, to Ewela jest tam. Dobra, ja muszę uciekać, bo ona chyba mnie widziała. Pum. No, byku. Dobra, jest wyeliminowany. Mamy tutaj launchpad. Na spokojnie. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Mam nadzieję, że Ewela nie będzie do mnie strzelać teraz. Nie wiem, czy mam oddawać strzały, bo jak wyeliminuję tutaj... osobę, którą nie jest Rafał, to ja wtedy odpadam. Teraz, czy ryzykować, czy dawać tego jednego skina? Zostało nam 6 minut w sumie. Ten skin chyba jest tylko jeden. Ja dokładnie nie wiem, jak on wygląda, ale tam ktoś szybko biegł. Rafał na pewno szybko biega, bo chce jak najwięcej osób tutaj wykosić. Ej, nie wiem, czy ona nie leci za mną. No ja cię kręcę. Dobra, wejdźmy sobie do środka. Ej, zostałem oznaczony przez własną kamerę. Przecież to jest totalna masakra. Moja taktyka jest teraz taka. Ja wcześniej raczej na polu biegałam. Teraz... po tych pomieszczeniach, bo on często tutaj w tych... pewnie on wyszedł na zewnątrz. Wiecie co? Muszę użyć ostatniego C4 tam, jakby tutaj Ewela przechodziła. Ja teraz chwilę tutaj poczekam. Dobrze, że te ściany przynajmniej można rozwalić, bo bez nich to by było słabo. I dlaczego jest 19 osób, ja się pytam? Weźcie się gdzieś schowajcie. Refa zmniejszy się za 5 minut, więc dobrze by było wyjść na górę. Czekajcie, ja tu sobie dalej sobie stoję i dobrze by było, żeby oni tego launchpada nie używali. Dobrze by było, żebym przeszedł tam, gdzie ten launchpad jest i ja ich będę kasować po kolei i w razie czego muszę sobie zapamiętać, ej, ona nie wie, że to ja? Czy to nie jest ten ziomek przypadkiem? I biegam za nim, czekajcie. To jest Rafa w takim razie, bo on ucieka przede mną. Ona się chyba boi mnie wyeliminować, że to ja, ale ja tak trochę uciekam. Ajajajajajajaj, ja nie mam szybkiego biegania. Dobra, mam nadzieję, że ją zgubię. Okej. Ej, nie wiem, co się dzieje. Ja nie mogę oddać strzału, bo ja go nie nakryłam, więc nie wiem, czy to on. Ale patrzcie się, jak on zwiewa przede mną. Normalny gościu by nie zwiał, tylko by stał koło mnie. To musi być Rafał i on chciał mnie zgubić. Strzelać do niego? Ona mnie wyeliminuje, ty. Ona będzie wiedziała, że ja to ja? Ale ja źle poszedłem. Powinienem ją zgubić teraz. Ja go nakryję na gorąco. Mam 4 minuty, dobra. Czyli takie, dobra, zgubiłam go, ale na 90% jestem przekonana, że to jest Rafał. Ja się jeszcze zastanawiam, bo wiecie, Ewela, detektyw, przegra, jeśli wyeliminuje złego gościa. Ja uciekałem, ona powinna się zorientować, wiecie co? Ja może wyjdę do góry. Szukamy tego typa, patrzymy, czy jest więcej takich typów. Jak nie,
Szukamy go i on chyba już tutaj wie, że ja odkryłam, że to on. Tam próbuje wyeliminować inne osoby. I nawet tutaj mam pada, którego wcześniej nie widziałam. Dobrze, że nie podjęła pochopnej decyzji, bo broni nie widziała. Ja nie wyciągałem wtedy broni. W razie czego tą C4 sobie zaraz zbierzemy. I w razie czego, no to mamy tutaj kolejny gości. Dobra. No. Eliminuj, 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 eliminuj. Dobra, jest gościu. Siemanko. Mamy kolejną osobę. Kolejny ziom. Tam ktoś przeskakiwał, teraz to widziałem. Mam nadzieję, że Eweli nigdzie tutaj nie ma. Ej, ja mam chyba ciśnienie 200 w takim razie. No on teraz pewnie jest w środku gdzieś. 16 osób, 3 minuty. Ryzykujemy. Jak spotkam tego gościa, teraz to strzelam do niego. I jak tak, to wygram. Jak to nie Rafał, to przegrywam. Ja wiem, że tą C4 zostawiłem gdzieś tutaj. Weźmy sobie tą C4. I wejdźmy sobie tu z powrotem. Mam nadzieję, że nie trafię tu na Ewelę, że ona tutaj gdzieś siedzi. Czy tutaj mogę wejść do góry? No nie mogę, nie mogę tam wejść, ale na spokojnie, Rafał, na spokojnie. Gościu mnie tutaj zmyla, bo mi się cały czas wydaje, że ktoś idzie inny, a to on za mną biega. Ej, gdzie masz kumpli? Gdzie są wszyscy, powiedz mi? Ej, Rafał likwiduje, przecież nic nie słychać. Przeszedłem sobie trochę na bok mapy. Nie wiem, co ten ziomek robi. Nie mam zielonego pojęcia, co ten ziomek robi. Byku, co ty robisz? Byku, giniesz. Dobra, taki tam Artur. Pozdrawiamy Artura. Ej, Artur dobrą scenę odegrał. Widzowie, dajcie tutaj łapkę w górę dla Artura. Najlepsze jest to, że Ewela miała mnie już, można powiedzieć, na widelcu, ale nie podjęła decyzji. Nie podjęła decyzji. Mamy 20... Ej, kogoś? Kogoś tu słyszę, że ktoś tu przechodzi. Tylko gdzie on przechodził? Jak daleko te kroki? Ej, halo, gdzie ten ziomek jest z tymi krokami? Teraz się okaże, czy jestem dobrym detektywem. Czy to był Rafał? Ja będę strzelać od razu, jak zobaczę. Bo ja nikogo nie widzę, ja tylko jednego typka. No patrzcie, nikogo nie ma, no. Gdzie oni siedzą? Prawdopodobnie wszyscy są z Ewelą. Tak by to wyglądało. Ja tutaj jeszcze przelecę dookoła spra... Oj, 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 czy Ewela... Dobra, wiecie co? Ej, zamiatamy, zamiatamy. Mam nadzieję, że Ewela nie wie, że to ja. Dobra, teraz gramy niewinnego. Widzę, że Rafał też chyba nie może nikogo znaleźć, bo cały czas jest tyle samo osób. Ej, teraz ryzykuję, teraz totalnie ryzykuję, bo Ewela może podjąć ryzyko. Wiecie, o co chodzi? Ona może podjąć ryzyko. Ja też, dobra, ja też zamiatam. Zamiatam. Ej, skąd ona wie, że to ja? Co ty robisz? Ej! Nie, 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 nie. Ona... Dobra, ryzykujemy, ryzykujemy. Ej, to nie ja! To nie ja! Ej, zostaw, to nie ja! Ja nie jestem mordercą. On by zwiewał, a nie zamiatał miotłą. Ej, czy wszyscy mają potkę? Teraz o to jest pytanie. Dobra, strefa ruszyła, mam tylko 5 minut. Ja będę musiał zaryzykować. Dobra, lecimy dalej. Ja musiałem to zrobić, musiałem zaryzykować. Wychodzimy tu na górę. Ej, ale nie, ej, ale teraz mam... Dobra, to był on. Nie mają potki. Rafał ma tylko potkę w takim razie. Trzeba było strzelać. Tak, to on. Patrzcie się. Wychodzimy tędy. Tutaj powinni być wszyscy... Ewela za mną leci. Dobra, wejdźmy sobie tu. Proszę... Ej, dobrze, że ten parkour tutaj jest, bo dzięki temu parkourowi tutaj mocno zyskujemy. Na pewno nie zyskuje ten gościu, który mi tutaj ucieka. Ej, ale mnie strolował z tą miotłą. Ja byłam przekonana, że wiecie, jak Rafał, to jak strzela do niego, zacznie uciekać, a on zaczął zamiatać. Mnie zmylił tym. Ona jest tu u góry. Ej, trolujemy Ewelę, tylko mam nadzieję, że ona tu nie stoi za tym. Dobrze by było, żeby wiecie, żebym ja wiedział, gdzie ona jest w tej chwili. Ej! Ziomek jest w koszu na śmieci, wychodź stąd! Ty, czy ja stąd wyjdę? O, choinka! Dobra, nie, mogę stąd wyjść, no spokojnie. Weźmy sobie może tą kamerę. Wyautujemy. Ja poczekam na tego gościa. Czemu nie? Jest! Polujemy na niego! Ty. Czy to ona? A, szybko! Biegnij! O nie, mogą nie strzelać, bo się skapnie. Oj, oj, oj. Widzowie, jest źle, ale mam rybki, mam rybki, mam rybki, mam rybki, mam rybki. Dobra, uleczmy się na spokojnie. Oj, czyli on się uleczył. Ja myślałam, że wiecie... Że jak już mu zadam damage'a, to już nie cofnie, a on się leczy, skubaniec. Okej. Okay. O, choinka. O, choinka. O, choinka. Dobra, musimy się podleczyć. Mam ostatnie rybki tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, muszę przeładować tę bronię. O nie, przepraszam. Ja myślałam, że to jest Rafał. Ja myślałam, że to jest facet. No i patrzcie się. I zamiata. No i Rafał wiedział, że tak wszyscy robią. Nie zobaczy mnie. Nie zobaczy mnie, nie zobaczy, nie zobaczy, nie zobaczy. Ej, jestem obok Eweli, jestem...
Patrzcie się. Ej, no to jest mistrzostwo. Ja się właśnie muszę podleczyć. Mam nadzieję, że ona mnie nie widzi. Dobra, ona mnie nie widzi. Oni będą się trzymać koło niej. Dobra, tutaj jest kolejny, Banshee. Strefa już, ja zaraz chyba pewnie padnę. Dobra, mamy kolejną osobę. Ja tu na luziku sobie w krzaczku siedzę. Jeszcze zostało trochę osób. Nie, on pewnie na dole, ja nie będę mogła tam wejść. I co ja mam teraz zrobić? Totalne ryzyko teraz, totalne ryzyko. Ja muszę przyspieszyć. Aha, no i jeszcze Ewela tu przychodzi. Dobra, chowajmy się. Nie, no miałeś lecieć do góry. Ej, ja, no, musiałem zaryzykować. Przegrywam w dzisiejszym odcinku. Dobra, udało mi się. Naparcie, ale się udało.